Szczęść Boże, w 31 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Czy Bóg jest ślepy, czy też może nie chce widzieć ludzkiej nieprawości? Przecież tyle zła dokonuje się, tylu ludzi błądzi w swoim życiu, a Bóg w dalszym ciągu wychodzi im naprzeciw. Jak podaje nam Księga Mądrości, Bóg oczy zamyka na grzechy ludzi, by się nawrócili. A więc daje szansę, bo miłuje wszystkie stworzenia i niczym się nie brzydzi. Możemy być oblepieni grzechem jak błotem, wyciągnięci z kałuży, a On powie nam: jesteś dla mnie ważny. I takie podejście nie podobało się faryzeuszom. Wszyscy szemrali, że do grzesznika idzie w gościnę, bo tak faktycznie było. I Jezus wprosił się do Zacheusza, by u niego zjeść posiłek, bo miał tym swój cel. Jest w końcu pasterzem, który szuka zagubionych owiec, by przyprowadzić je znów do owczarni. Dlatego dziś mówi do Zacheusza, który wlazł na drzewo: zejdź. I w tej prośbie zejdź zawiera się bardzo wiele informacji. Zejdź, bo nie musisz pokazywać, że są wyżsi od ciebie. Zejdź, bo nie musisz w taki sposób uciekać od demonów, które są twoją codziennością. Zejdź, bo jesteś bliżej słońca, niż ci się wydaje. Na Jerycho właśnie patrzono jak na miasto, w którym nie ma miejsca dla Boga, gdyż tu utworzyło się siedlisko szatana. Miasto było położone w depresji, a jak wierzono, pod powierzchnią morza tylko złe duchy mogą dobrze się czuć. Mówiono, że jest miastem księżyca, więc słońce, symbol Boga, nie miało tam wstępu. Do tego niski wzrost Zacheusza był dodatkowym argumentem, że człowiek może czuć się zapomniany i niezauważony. A jak ma niską samoocenę i poczucie godności, w inny sposób będzie nadrabiał swoje braki. Zacheusz chciał tylko zobaczyć Jezusa, więc wchodząc na drzewo wyrażał, że jest ponad wszystkim. Ponad swoim grzechem, ponad swoimi demonami. Pragnieniem Jezusa nie jest, by go oglądano, lecz by się z nim spotkać. Nie można tego uczynić w inny sposób, jak wpuścić go do siebie. A wpuszczenie do siebie wiąże się z wielką rewolucją, która zakłada zmianę nastawienia życia i przyzwyczajeń. Po prostu zakłada nawrócenie. Oczywiście, o ile nie chodzi tylko o pozorne życie, ale takie, które prowadzi do faktycznej przemiany. Bóg nie chce, żebyśmy udawali cokolwiek i kogokolwiek. Nie chce, żebyśmy grali idealnych, bo takimi bajkami to możemy mydlić oczy ludziom. Bóg jest daleki, żebyśmy oszukiwali samych siebie, że nie męczy nas grzech ani nic innego. Jak czytaliśmy w Księdze Mądrości, że skoro Bóg nie brzydzi się niczym, to właśnie chce wejść do naszego bałaganu, naszego nieporządku, którego normalnie byśmy nikomu nie chcieli pokazać, aż nie posprzątamy. Więcej, Bóg jest gotów zniżyć się do naszego poziomu tylko po to, bym to ja poznał siebie, jaki jestem naprawdę. Więc po co mam wchodzić na drzewo, gdzie wyglądam nienaturalnie, które nie jest moim codziennym miejscem mojego życia? Ta dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, że z innych przyczyn możemy zmienić swoje życie, niż zakładamy. Może nas do wielu tematów prowadzić ciekawość, jak Zacheusza, ale możemy powrócić do domu jako ci, którzy w Bogu odnaleźli światło, drogę i życie. Święty Beda Czcigodny skomentował ten fragment, że nawrócenie Zacheusza to prawdziwy cud, bo wielbłąd przeszedł przez ucho igielne. Oto Zacheusz, choć bogacz, wszedł na drogę zbawienia. Tak więc nikt nie może powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Niemożliwym jest tylko działanie dla tego, kto siedzi na kanapie i nic nie chce robić. Ten, kto chce uczynić choć mały krok, posunie się w drodze tam, gdzie nawet się nie spodziewał, żeby dotrzeć. Czy Zacheusz po spotkaniu pozostał bogaczem? Wydaje się, że stracił ten status i stał się żebrakiem. Skoro połowę swojego majątku rozdał ubogim, a z tego, co wziął w łapówkach, oddał poczwórnie, to zrobił bardzo duży debet. I finansowo uwolnił się od przywiązań, lecz wzbogacił się o skarb dużo większy. Zaskarbił sobie miłość Boga w takiej mierze, że wystarczy mu na wieczność. Można powiedzieć, że zamknęliśmy sprawę Zacheusza, bo on i jego dom doświadczył zbawienia, jak stwierdził Jezus. A z jego słowem nie będziemy dyskutować. Pozostaje sprawa pozostałych, czyli nas. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan prosi, by Bóg uczynił nas godnymi swego wezwania i by było w nas pragnienie dobra i czyn płynący z wiary. Słyszeliśmy w Ewangelii, że wszyscy szemrali przeciw zachowaniu Jezusa. Sprzeciwiali się temu, że dobra może doświadczyć grzesznik. I to nas powinno bardzo niepokoić, że my jesteśmy zdolni do blokowania dobra dla innych.
Dalej święty Paweł pisze, żebyśmy nie dali się zachwiać ani zastraszyć, że ktoś od nas może być lepszy. W tym miejscu powinna się radość, że ten, który błądził, został odnaleziony. Ten, który stał się nędznikiem, zyskał nową szatę. To szemranie to takie mówienie za plecami o innych, ale bez ich udziału. Te wszystkie słowa powodują, że komplikujemy sobie ten świat. A Jezus mówi, że nasza postawa powinna być prosta, jak zachowanie Zacheusza. Im prościej podejdziemy do Boga i tego, co On tu i teraz przygotował, tym prostsze będzie nasze życie. Zaowocuje ono wolnością, jaką mają ludzie, którzy wiedzą, co w życiu jest najważniejsze. Doświadczenie miłości sprawia, że wtedy dopiero przekraczamy wszelkie granice i otwierając się na Boga i innych ludzi, doświadczamy prawdziwego życia. Nawet jeśli w nim jest bałagan, którego się wstydzimy. Czy starczy nam jednak odwagi, by tak jak Zacheusz zaryzykować i być może nawet narazić się na śmieszność? Do zobaczenia z Panem Bogiem.